Witajcie kochani, nazywam się Iwona Wierzbicka i jestem dietetykiem klinicznym poradni Iwen. Od razu przepraszam za mój strój, który nie pasuje do tej playlisty, dzisiaj jest mało służbowy, ale też nagrywam to w okresie między świętami a Sylwestrem i też z tego powodu będzie właśnie taki, a nie inny tytuł, czyli jak skutecznie schudnąć. Ja wiem, że ja już wielokrotnie mówiłam o tym, w wielu filmach poruszałam ten temat, jak skutecznie schudnąć, mówiąc m.in. o 10 zasadach, czy też o diecie paleo, samuraja, mówiłam o stylu życia i mówiłam, jak bardzo to jest istotne. Ale co mnie natchnęło do tego, żeby poruszyć ten temat jeszcze raz? Ostatni czas, kiedy i do mojego gabinetu przychodzą pacjenci z dużą otyłością, z otyłością olbrzymią, których marzeniem jest to, żeby móc sobie kupić rower i wreszcie na ten rower usiąść, czyli coś, co każdy z nas jest w stanie zrobić, ale nie siądzie na rower, bo mu się po prostu nie chce kręcić, a te osoby po prostu mają takie marzenie, czy też to, żeby móc po prostu pójść na spacer, dlatego że osoba, która waży 150 kg i więcej, czasami ma ogromną trudność, żeby na ten spacer wyjść. Kolejna rzecz, zapiąć sobie kozaki na łydkach, czy samodzielnie zejść ze schodów. Każdy z nas wie, że schodzenie ze schodów jest dużo trudniejsze niż wchodzenie po nich, czy wysiąść z samochodu o własnych siłach. No takie codzienne czynności dla osób, które mają dużą otyłość, są naprawdę problematyczne i zdaję sobie z tego sprawę, jak bardzo nam to utrudnia życie. I często spotykając takie osoby na ulicy, nawet mam taką ochotę zatrzymać i powiedzieć: proszę Pana, proszę Pani, znam skuteczne rozwiązanie, naprawdę jest proste, wystarczy tylko nie jeść tego, a jeść to i to jest naprawdę proste. Wydaje mi się, i też wielokrotnie o tym mówiłam, że my często sobie komplikujemy życie, czyli szukamy trudnych rozwiązań czasami po to, żeby sobie trochę zracjonalizować to, że nam się nie chce stosować do zasad, że w sumie dobrze nam jest w takim stanie, w jakim jesteśmy, aczkolwiek myślę, że nikomu nie jest dobrze z otyłością i często jedzenie zastępuje nam przytulanie czy inne ważne aspekty w życiu, ale nie o tym dzisiaj. O tych rzeczach jesteście w stanie mnóstwo rzeczy znaleźć na mojej playliście vlogowej, do której oczywiście zachęcam, zapraszam, żebyście obejrzeli. A dzisiaj będzie prosto o tym, jak skutecznie schudnąć. Dedykuję ten film przede wszystkim osobom, które mają dużą otyłość, które dużo rzeczy próbowały, bo przecież głupotą jest robić to samo i oczekiwać innych efektów. Diety niskokaloryczne, diety z ograniczeniami, 5 posiłków, stosowanie produktów fit, slim, wafli ryżowych i tak dalej. A ja dzisiaj powiem zupełnie coś innego. Co wolno jeść? Bo często słyszymy, czego nie wolno. Co wolno? I tylko to, co powiem, że wolno, to wokół tego układamy sobie codzienny jadłospis. A więc wolno jeść mięso czerwone z tłuszczem. Tłuszcz daje uczucie sytości. Czerwone mięso jest dużo bardziej zasobne w składniki pokarmowe, odżywcze niż mięso białe. Tutaj chciałabym zachęcić właśnie do unikania kurczaka indyka z premedytacją, więc wybierajmy sobie karkówki, golonki i inne tego. Oczywiście mięso powinno być dobrej jakości. Ryby, owoce morza, jaja, warzywa, ale z wyjątkiem ziemniaków, bo jednak Polak potrafi i podejrzewam, że tutaj byłoby tak, no to będę jeść frytki, no bo przecież to są warzywa. A zatem z premedytacją wyłączyłam tutaj ziemniaki, owoce, ale świeże, nie suszone, grzyby, pestki, orzechy, tłuszcze zwierzęce, tłuszcze roślinne, oliwa, awokado, olej kokosowy. Co jeszcze wolno jeść? Wolno przede wszystkim i trzeba jeść tłusto, bo tłuszcz daje uczucie sytości. Ile tego tłuszczu? Tyle, ile nam smakuje i tyle, ile nie powoduje mdłości. No z taką ilością, z jaką czujemy się po prostu dobrze. Co wolno pić? Tylko i wyłącznie wodę. Wyłączamy wszelkie zioła i tego typu produkty, herbaty. Pijemy wodę. Jeżeli ktoś ma ochotę na coś ciepłego, pije po prostu ciepłą wodę. Wrzątek ostudzony. Kawa, jeżeli ktoś lubi, to maksymalnie 2 w ciągu dnia. Ile razy dziennie jeść? Tylko 3 posiłki. 3. Śniadanie, obiad i kolację, przy czym zalecam, żeby rozpocząć dzień właściwie wtedy, kiedy jest się głodnym. Ja rano wstaję, troszkę się poruszam, zrobię sobie jakąś gimnastykę, pochodzę bosą stopą po trawniku, a przychodzę do domu i właściwie wciąż nie jestem głodna. Jeżeli mogę sobie na to pozwolić, zabieram jedzenie do pracy i o godzinie około 9 czy 10 zjadam swój pierwszy posiłek. Ja już od dawna żywię się 2 bądź też 3 posiłkami, zresztą mówiłam to w jednym z moich filmów. Pierwszy posiłek, pamiętaj, zjedz wtedy, kiedy czujesz głód, a niekoniecznie zaraz po wstaniu. Ostatni posiłek dobrze jest zjeść 3-4 godziny przed snem. Nasz organizm musi zdążyć strawić,
po to, żeby w nocy mógł się dobrze regenerować. Kolacja. To jest też bardzo istotny element, o ile jeśli chodzi o śniadanie i obiady, to tutaj najczęściej komponujemy posiłki właśnie w oparciu o mięso, jaja, parówki, kiełbaski, oczywiście dobrej jakości. A jeżeli ktoś nie chce jeść tyle mięsa, to może sobie jaja zjeść, rybę, albo po prostu zupę jarzynową. Nikt nie mówi, że trzeba tutaj jeść mięso dwa razy dziennie. Natomiast warto zjeść raz dziennie chociaż, dlatego że one dają uczucie sytości. Więc dieta, podejrzewam, absolutnie dla wegetarian nie jest polecana. Ale myślę też, że wegetarianie nie cierpią na tak dużą otyłość, chociaż może się mylę. Kolacja. Tylko warzywa i lub owoce. Co oznacza, że możemy zjeść jakąś sałatkę jarzynową, warzywa korzeniowe, czy też na parze, czy też zrobione w postaci frytek i do tego owoc, na przykład jabłko. Jeżeli cierpisz na cukrzycę, to zrezygnuj z owoców na kolację. W ogóle najlepiej wtedy zrezygnuj z owoców. Jakie są metody obróbki termicznej polecane? Inne nie. To jest surowizna, gotowanie, duszenie, przygotowanie na parze, pieczenie bądź lekkie grillowanie. Nie ma tu smażenia. A więc na śniadanie nie możemy sobie zjeść jajecznicy smażonej z boczkiem. Możemy zjeść jaja na miękko i do tego duża porcja warzyw. Warzywa można spożywać w postaci zielonych koktajlów, zup jarzynowych, smoothiesów albo po prostu w postaci warzyw, tak jak lubimy, czy to kiszonek, czy na parze, czy surowych. Polecam, żeby jednak w diecie pojawiło się dużo surowych warzyw, jeżeli są tolerowane. I to, co jest ważne, to trzeba jeść to, co powiedziałam, że można jeść. Pytanie, czy mogę to, czy mogę to? Nie ma sensu tutaj, nie ma czegoś takiego mogę, czy nie mogę. Jest tylko jedno, mogę jeść. To, co powiedziałam, mięso, ryby, jaja, warzywa, owoce, tłuszcze. Nie mogę jeść wszystkiego innego. No to ktoś się zapyta, to bez sensu, to ja już nic nie mogę jeść. Kochani, moja dieta od dawna wygląda tak, że na śniadanie zjadam jaja plus jakieś warzywa, albo kiełbaski plus warzywa, albo parówki plus warzywa, albo mięso, które mi zostanie z obiadu, plus warzywa, albo jakiegoś śledzia, sałatka śledziowa teraz w okresie świąt, plus warzywa na obiad. Najczęściej jest to kawałek mięsa plus warzywa i na kolację bardzo często zjadam warzywa, owoce. Ja sobie oczywiście pozwalam na produkty węglowodanowe, ale Ty, jeżeli cierpisz na dużą otyłość, zrezygnuj z tego typu produktów. Podejmij to wyzwanie, spróbuj zrobić to przez 3 miesiące. Możesz zrobić sobie wyniki badań krwi teraz, sprawdzić, jaką masz krew, jaki jest poziom cholesterolu, jaki poziom fibrynogenu, jaki jest poziom D-dimerów, czy jaki jest poziom testosteronu u mężczyzn. Można zrobić badania i sprawdzić, jakie mamy parametry wyjściowe. Polecam, aby zastosować te zalecenia, które są proste w swojej istocie i po 3 miesiącach sprawdzić samopoczucie, wagę, poziom motywacji, poziom głodu, ale również wyniki badań krwi. No i jeżeli to wszystko będzie na plus, to samo za sobą przemawia, że jest ok. Natomiast jeżeli Ty w trakcie tego przedsięwzięcia będziesz się wyłamywać, alkohol się pojawi, słodycze, inne rzeczy, no to nie ma sensu, bo to przerywamy. Umówmy się tak, że jest to dokładnie 90 dni bez żadnych odstępstw i nie ma sensu zadawać pytanie, czy mogę. Bo jeżeli się zapytasz, czy mogę makaron? Nie, nie możesz. Czy możesz alkohol? Nie, nie możesz. Czy mogę pić zioła między posiłkami? Nie, nie mogę. Tylko te produkty, które wymieniłam. A żeby było łatwiej, to specjalnie jeszcze dla Was przygotowałam specjalny post na naszej stronie www.ivendieta.pl. Pod tym filmem wkleję Wam link, gdzie będzie do pobrania taka lista, z której ja przed chwilą też korzystałam. Lista, którą można sobie powiesić na lodówce jako ściągawkę. I kochani, koniecznie podzielcie się ze mną informacjami o tym, co się udało w tym czasie, bo naprawdę mam bardzo, bardzo dobre doświadczenia z osobami, właśnie tymi, które szczególnie cierpią na to dużą otyłość. W ciągu miesiąca 10, nawet niektórym 15 kg schodzi. Ja wiem, że to jest dość szybkie tempo i na początku schodzi szybciej, później wolniej, ale te osoby po raz pierwszy nie czują głodu, po raz pierwszy mogą się najeść tyle, ile chcą. Po raz pierwszy faktycznie tak chudną, bo
często te diety, w których my mamy pić posiłków, w których mamy wafle ryżowe i inne rzeczy, powodują po prostu, że ciągle czujemy głód. A jak ciągle czujesz głód, to co jest? No to myślisz o jedzeniu. Jak myślisz o jedzeniu, zaczynają się wytwarzać wszystkie hormony, enzymy, które są odpowiedzialne za trawienie, odkładanie i tak dalej. Łatwo sobie przypomnieć sytuację, kiedy czekamy na obiad, już czujemy zapachy i już zaczyna się w naszym organizmie wydzielać większa ilość śliny i po prostu zaczyna nam burczeć w brzuchu. Wierzę, że będzie dla Was to cudowny sposób na to, żeby wreszcie zawalczyć o swoje marzenia, a wiem, że osoby otyłe często mają takie marzenia, o jakich nawet nie myślą inne osoby, ponieważ dla nich jest to coś zupełnie normalnego. I kiedy jeden pacjent podopieczny mi powiedział, że marzy o tym, żeby usiąść na rower, to ja na ten swój rower siadam i myślę sobie, a ja do tej pory narzekałam, że mnie tak pupa boli. A naprawdę w obliczu takiej sytuacji człowiek przestaje mieć tego typu problemy, że go pupa boli na rowerze. Po prostu trzeba się cieszyć, że my możemy chodzić, spacerować, jeździć na rowerze, wchodzić i schodzić ze schodów. Trzymam kciuki i kochani, jeżeli film się Wam podoba, oczywiście nie zapomnijcie pozostawić łapki w górę. Przepraszam za uniform, który jest mało służbowy. No ale tak czasami bywa, wolałam dla Was coś nagrać, niż całkowicie pozostawić czwartek puściutki. Do zobaczenia w następnym odcinku.